Mateusz Kuźniewski, witam i zapraszam na serwis sportowy. Wołodymyr Kostewicz nie jest już piłkarzem Lecha Poznań. Kontrakt lewego obrońcy z Ukrainy został rozwiązany za porozumieniem stron. Był on graczem z najdłuższym stażem w Kolejorzu. Trafił do ekipy niebiesko-białych przed rundą wiosenną w styczniu 2017 roku z Karpat Lwów. W polskiej ekstraklasie rozegrał równe 100 meczów, w których strzelił jednego gola. Zawodnik nie dostawał ostatnio szans od Dariusza Żurawia. Ten chętniej stawiał na Tymoteusza Puchacza czy Wasyla Kraweca. Przypomnijmy, że 28-letni Kostewicz związał się od 1 stycznia z Dynamem Kijów. Teraz, po rozwiązaniu umowy z Lechem, może swobodnie przejść do wicemistrza Ukrainy. Zajęcia indywidualne, potem treningi w małych grupach, a następnie powrót do normalnego mikrocyklu. Ale to dopiero w przyszłym tygodniu. Tak wygląda plan Warty Poznań na najbliższe dni. Przypomnijmy, że w drużynie z Drogi Dębińskiej wykryto 8 zakażeń koronawirusem. W minioną niedzielę Warta Poznań miała zagrać z Legią Warszawa w Grodzisku Wielkopolskim. Nie zagrała, bo od rana potwierdzono kolejne zakażenia koronawirusem w klubie. Łącznie zakażonych jest 8 osób, które zostały odizolowane i skierowane na 10-dniową kwarantannę. Jak wygląda teraz rzeczywistość w drużynie Piotra Tworka? Zespół postępuje zgodnie z zaleceniami Polskiego Związku Piłki Nożnej. Klub jest na razie zamknięty, treningi odbywają się indywidualnie, piłkarze dostają takie rozpiski od trenerów, muszą też wysyłać raporty, czyli mamy tak naprawdę trochę powtórkę z tego, co było w tych takich najcięższych czasach w marcu i w kwietniu, kiedy faktycznie klub też był zamknięty na 4 spusty. No i taki stan będzie trwał do środy. Od czwartku mamy mieć zgodę na treningi w grupach takich czteroosobowych na połowie boiska i kolejnym etapem będą badania w weekend, prawdopodobnie w niedzielę. Po tych badaniach wierzymy, że wszystko będzie dobrze i spodziewamy się, że uzyskamy zgodę na wznowienie treningów zespołowych. Najbliższy mecz ligowy Zieloni zagrają w poniedziałek 19 października w Bielsku Białej z innym Beniaminkiem PKO Ekstraklasy pod Beskidziem. Oczywiście spotkanie odbędzie się, jeżeli wirus pozwoli. W ostatnich dniach o zakażeniach w swoich szeregach informują kolejne kluby piłkarskie. Przygotowujemy się do tego, jakby ten mecz pod Beskidziem miał się odbyć, ale też pokładamy nadzieję w działania, które wykonujemy na polecenie i Polskiego Związku Piłki Nożnej i Ekstraklasy. Wierzymy w to, że to wszystko ma sens i teraz uda się troszkę tych ognisk wyciszyć, wygasić i rozgrywki po przerwie reprezentacyjnej będą mogły być kontynuowane i mecze będą rozgrywane zgodnie z planem. I tego pozostaje sobie życzyć. Warta rozegrała jak dotąd 5 meczów w tym sezonie Ekstraklasy. Jej dorobek to 1 zwycięstwo, 1 remis i 3 porażki. W piątek w Poznaniu na torze regatowym Malta odbędzie się najważniejsza impreza wioślarska w tym sezonie. Mistrzostwa Europy odbędą się w ścisłym reżimie sanitarnym. Organizatorzy liczą na duże emocje, mimo że nasza reprezentacja niestety nie wystąpi w najmocniejszym składzie. Około 700 zawodników z 33 krajów od piątku powalczy na torze regatowym Malta w Mistrzostwach Europy. To najważniejsza wioślarska impreza w kalendarzu tego sezonu, wyjątkowego, bo pandemicznego. I ta pandemia sprawia, że nie wszyscy najlepsi zameldują się w stolicy Wielkopolski. W zasadzie mogę powiedzieć, że to są wszystkie najmocniejsze osady Europy poza Wielką Brytanią, która w tym roku ma trochę kłopoty z samą reprezentacją. Duże odnowienie reprezentacji już na początku sezonu, w momencie kiedy zaczęły się problemy wynikające z COVID-19, zdecydowali, że w tym roku nie będą brali udziału. Natomiast pozostałe kraje europejskie wystartują w swoich najmocniejszych składach. W najmocniejszych składach nie popłyną polskie osady. Dwukrotna złota medalistka Mistrzostw Polski Maria Sajdak nie jest w pełni sił po wypadku na rowerze. Kilka dni temu również w wyniku upadku podczas treningu kolarskiego ucierpiała Joanna Dittmann. Do zmiany może także dojść w męskiej czwórce podwójnej. Z problemami zdrowotnymi zmaga się szlakowo osady Fabian Barański. Mimo problemów Polacy chcą powalczyć o kilka medali. Myślę, że z 3-4 medali będziemy zadowoleni. Natomiast mówię, w różnych konkurencjach jest bardzo różnie. Dam przykład, na przykład dwójki podwójnej wagi lekkiej, akurat poznańskie zawodniczki z Poznani, tam konkurencja jest głównie zamorska, ale też nie wszystko idzie tak, jak chciałoby się w tej dwójce podwójnej. Dwójka podwójna zawsze zdobywała medal na Mistrzostwach Europy, mówię wagi lekkiej. Na Mistrzostwach Świata gorzej, bo zamorskie kraje reprezentują wyższy poziom, jakby są w czołówce. No w już innych konkurencjach, no czołówka to jest, tak jak mówiłem, to tutaj Europa.
Pierwotnie Mistrzostwa Europy w tym roku miały się odbyć w pierwszy weekend czerwca, ale zostały przełożone z powodu pandemii koronawirusa. Nowy termin wyznaczono na 9 do 11 października. To dla organizatorów ogromne przedsięwzięcie. Tak dużej imprezy sportowej w Poznaniu w tym covidowym roku jeszcze nie było. Dwa podstawowe słowa na najbliższe dni to zatem reżim sanitarny. Przygotowaliśmy wspólnie z Międzynarodową Federacją Bioślaską WHO i organizatorami imprez, bo to jest trzecia impreza, którą w tym roku organizuje Międzynarodowa Federacja Wioślarska. Przedtem były Mistrzostwa Europy Młodzieżowe w Duisburgu. Tydzień temu Mistrzostwa Juniorów w Belgradzie. No i teraz Mistrzostwa Europy Seniorów. Taką instrukcję covidową, która nakłada obowiązek. Z takich rzeczy, których powiedziałem, to zawodnicy muszą nosić maseczki przez cały czas. Trzy sektory, czyli chodzi o to, żeby oddzielić, żeby nie było gdyby wymiany między ludźmi. Mistrzostwa rozpoczną się w piątek o godzinie 9:30 wyścigami eliminacyjnymi i repasażami. W sobotę czekają nas półfinały, a rywalizację o medale zaplanowano na niedzielne przedpołudnie. Kanadyjkarz Warty Poznań Tomasz Kaczor jest już zdrowy i gotowy do treningów na wysokich obrotach. Tuż po przełożeniu Igrzysk Olimpijskich w Tokio na przyszły rok Kaczor dowiedział się o kontuzji barku. Teraz jest on już zdrowy i może normalnie pracować. Wicemistrz świata z ubiegłego roku wciąż pozostaje jedną z największych nadziei na medal olimpijski. W obecnej chwili już od 15 lipca dostałem zielone światło, że mogę wrócić do treningów. Początki to były tylko takie, że to była zabawa na wodzie. W obecnej chwili to już są, można powiedzieć, normalne treningi przygotowujące nas w tym momencie do ostatnich zawodów w tym roku, czyli konsultacji jesiennych, sprawdzenia naszej dyspozycji na jesień. Także trening trening jest normalny, obciążenia normalne treningowe, także zasuwam. Można uznać, że jesteś zdrowy zatem? Tak, można uznać, że jestem zdrowy. Jestem po badaniach w Warszawie, w Karolinie Medical Center. Ścięgno, wszystko się ładnie pozrastało. Jedynie kaletka jest jeszcze troszeczkę pogrubiona, ale na ten etap, można powiedzieć, mojego dochodzenia po zabiegu jest to normą. Także jest ok. To jeszcze zapytam w ten sposób, bo wiemy, że często po kontuzji jest tak, że już jesteś zdrowy, ale odczuwasz pewien dyskomfort i tak dalej. I chciałem zapytać, jak jest u ciebie z tym? Bo to chyba jest kwestia też takiego psychicznego przełamania się i przekonania siebie samego, że już jest wszystko okej i że można, jak to mówisz, zasuwać na pełnych obrotach. Tak, nie ukrywam, siedzi to gdzieś w głowie. Jest ten hamulec taki, że dopiero co miałem operację, że pobolewa ten bark. Też czuję na zmianę pogody to miejsce, gdzie było to operowane. Jak idę za mocno, to też czuję, że coś tam pobolewa, daje mi to znaki, żebym trochę przystopował, ale myślę, że do przyszłego roku, do tego sezonu, można powiedzieć, stricte, do którego się przygotowywałem, będzie już wszystko ok. No i zimą ogarnę to wszystko i mentalnie, i fizycznie, i ruszę z przygotowaniami do Tokio 2021 na pełnej parze. W tym serwisie sportowym to już wszystkie informacje. Mateusz Kuźniewski, kłaniam się, dziękuję, do zobaczenia.